Paula Klimek, indecage.pl, znajdujemy się w siedzibie klubu Silesian Cage Club w Katowicach, a moim gościem, a właściwie my tutaj jesteśmy razem gośćmi gospodarza Tomasza Brondera, jest Paweł Polityło, przed którym już niedługo walka w ramach organizacji KSW, chciałam powiedzieć w katowickim spotku przez te Katowice, oczywiście Atlas Arena Łódź, witam Cię Paweł. Witam serdecznie. Może zaczniemy od tego, że trochę Cię nosi przed tą walką, bo zrobiłam sobie jakby przegląd Twoich mediów społecznościowych i migrujesz w poszukiwaniu różnych doznań chyba i treningowych jakichś konceptów po różnych krajach i po różnych miejscach, współpracując z różnymi klubami. Chciałabym, żebyś mniej więcej je tutaj jakoś nam przybliżył i opowiedział, jak ta Twoja droga się kształtowała. Czyli generalnie reprezentuję Phantom Gym w Dublinie. Obóz zaczęliśmy, no jeden taki obóz wyjazdowy miałem w Hiszpanii, w Climent Club. Także pozdrawiam trenerów, Jorge i Agostinho. Więc tam siedziałem 3 tygodnie i teraz 3 dni mamy, dzisiaj ostatni dzień sparingowy w Silesian. Wczoraj również byliśmy na sparingach w Bielsko-Białej, w Berserkerach. Także staram się, żeby być przygotowanym na walkę jak najlepiej, prawda? Mhm. No i co? I teraz jeszcze ponad dwa tygodnie zostało, więc jutro już wracam do siebie i ostatnie przygotowanie już u siebie w klubie w Dublinie, prawda? Także dobrze wszystko. Rozumiem. Jeżeli chodzi o Twoje zestawienie, Twoim przeciwnikiem będzie Dawid Gralka, czyli reprezentant Shark Top Team, łódzkiego teamu, więc będzie to dla niego występ na lokalnej ziemi. Na pewno będzie można się spodziewać dużego wsparcia tam w arenie. Powiedz mi, czy jest to jakiś rodzaj dla Ciebie, jakiś powód presji albo może stresu, czy kompletnie nie zwracasz uwagi na takie aspekty, jeżeli przygotowujesz się do walki z lokalsem, jeśli chodzi o jakby gospodarzenie gali? No może rzeczywiście jest gospodarzem w Łodzi, ale mogę powiedzieć, że ja mieszkam w Irlandii, więc ja przyjeżdżam do swojego kraju, więc tak to odbieram. A czy jest to dla niego dodatkową motywacją? Ja też jestem zmotywowany, bo w końcu mogę walczyć w Polsce, także to mnie też determinuje jeszcze bardziej do walki. Jeżeli chodzi o jakby wasze połączenie i ten matchup, no to przygotowując się pewnie patrzyłeś na jakieś jego poprzednie walki i no jeżeli chodzi o ostatnią walkę twojego przeciwnika, nie mogłeś zobaczyć zbyt wiele, bo skończyła się w taki sposób, jaki się skończyła, z Sebastianem Przybyszem, bardzo szybki knockout w pierwszej rundzie, ale czy podejmowałeś jakieś inne kroki, żeby specjalnie pod tego zawodnika się przygotowywać, czy miałeś inną koncepcję i po prostu masz jakiś taki ustalony plan treningowy, który zawsze realizujesz bez względu na typologię zawodnika? Znaczy plan też oczywiście jest, a przestudiowaliśmy Gralkę oczywiście w 100% i wiemy, na co możemy być gotowi, ale też mamy tam jakieś swoje oczywiście, no wiemy, co robi i wiemy, czym też może nas zaskoczyć, więc jesteśmy gotowi na wszystko, tak na dobrą sprawę. No na pewno będzie ciekawie, nie? Mamy obydwoje po jednej walce przegranej, więc idziemy o wszystko w tym boju. Jeżeli chodzi o Twoją przegraną walkę w ramach organizacji KSW, no to jest ona z osobą, która, z zawodnikiem, który tych przegranych nie doznał w organizacji KSW, Anton Racic, i jest teraz na takiej fali wznoszącej po jakiejś takiej serii konkretnych wygranych. Być może na horyzoncie gdzieś tam walka o pas. Czy oglądałeś jego ostatnią walkę również z Sebastianem Przybyszem? Bo to takie zamknięte kółeczko, jeżeli chodzi o tę kategorię wagową. I co możesz powiedzieć o tamtym występie, bo wasz pojedynek zakończył się splitem, czyli był to pojedynek... Nie jednogłośną decyzją było. Tak, dokładnie. No. No, czyli splitem. Przepraszam za te angielskie wstawki. W każdym razie był to wyrównany pojedynek, a tutaj jednak ze strony tego ostatniego pojedynku z Sebastianem pełna dominacja. Jakie masz wnioski, jeżeli oglądałeś tę walkę i co możesz powiedzieć o swoim byłym rywalu teraz? No co, trenuję cały czas tak samo mocno. A co mogę nie powiedzieć? No też wziąłem tą walkę wtedy, ile? 40 parę godzin przed. Z czego tydzień przed miałem przygotowanie jakieś amatorskie walki, także zupełnie co innego, 15 minut, a jeszcze to była amatorska walka w K1, czyli w ogóle po 2 minuty są rundy. No i co? No i czego oglądałem ostatnio? Oglądałem, ale tak szczerze to mi się ciężko go ogląda, bo jednak jakoś ta walka troszeczkę, można powiedzieć, siedzi w głowie, że to jednak przegrana.
z drugiej strony też już mam ten rekord 3-1, a ludzie gdzieś tam wciąż wspominają tą walkę z KSW z Raciciem, więc jakby można powiedzieć, siedzi gdzieś to w głowie, ta przegrana. Mhm. Czyli jest jakaś taka chęć może rewanżu w najbliższej przyszłości, jeżeli zaistnieje taka możliwość, to brałbyś ją? Oczywiście, jak najbardziej, tym bardziej, że no nie było tego kampu przygotowawczego, jaki jest teraz, czyli można powiedzieć, no zupełnie w klatce będę innym zawodnikiem, z pełnym przygotowaniem w swoich kategoriach, czyli wtedy było też 6-6. No generalnie chcemy walczyć w 6-1, ja zarówno jak i on, także no gdzieś tam jest na celowniku w mojej głowie na pewno. Czyli tak naprawdę możemy sugerować taki twój tor, że jeżeli wygrasz z Dawidem, to będziesz gdzieś tam upominał się o te szanse rewanżu. Jeżeli byłaby taka możliwość, to jak najbardziej. Rozumiem. No. W takim razie, czy ten twój pełny kamp, który masz okazję przeprowadzić od samego początku do końca, przebiegał w dobry sposób? Jakie umiejętności szlifowałeś najbardziej? Czy nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o kontuzje, chociaż zazwyczaj, jeżeli są to zawodnicy, i tak raczej o nich nie mówią ze względu na to, żeby się nie ujawnić przed swoim przeciwnikiem, ale tak w skali od 1 do 10, na ile możesz ocenić ten kamp? 12, 100. Nie, naprawdę, wszystko jak najlepiej, tym bardziej, że byliśmy w tej Hiszpanii, gdzie jednak to jest słoneczko, regeneracja, więc też można było nawet po 4 treningi dziennie robić, więc to na pewno zaowocowało. Więcej tego BJJ, wiadomo, stójkę, wszystko też szlifowaliśmy. Zapaski, no, będę przygotowany w 100%. Rozumiem. Zaznaczyłeś na początku rozmowy tę tęsknotę za domem, bo jesteś zawodnikiem, który na co dzień mieszka, pracuje gdzieś tam, porusza się po Irlandii, ale tutaj te polskie jakby akcenty są dla ciebie bardzo ważne, więc ta szansa walki w Łodzi i ta szansa walki dla tak dużej organizacji, jaką jest KSW, jest dla ciebie bardzo istotnym momentem w karierze. Skąd wynikła inicjatywa zaaranżowania takiej walki? Czy to wy zgłosiliście gotowość, ty i twój sztab menadżerski, do wzięcia udziału jakby w jakiejś najbliższej walce nadchodzącej z przeciwnikiem z twojej kategorii wagowej, czy to włodarze lub tam matchmakerzy zgłosili się z propozycją takiej walki do ciebie pierwsi? No, dokładnie nie wiem, jak to tam wyglądało, to było już jakiś czas temu, ale nie pamiętam już dokładnie, jak to było, nie? No, oczywiście no, miałem już te 3 wygrane, gdzieś tam jakiś pas zdobyłem też innej federacji. No ten poprzedni rok miałem bardzo owocny, bo gdzieś tam idę tu turnieje grapplerskie, ADCC, Naga, jakieś też walki zawodowe w K1 przecież też zrobiłem, także cały rok był mocno przepracowany, więc no, musiało to się stać, prawda, żeby znowu wystąpić na KSW. Czy w związku z tym, że taka intensywna fala pracy i jesteś jakby w jej trakcie trwania teraz, następuje w twoim życiu, czy po tej walce będziesz chciał troszeczkę odsapnąć i zrobić sobie dłuższą przerwę, czy właśnie taki wzmożony tryb aktywności napędza cię i nie planujesz jakiejś dłuższej przerwy i odpoczynku? Znaczy odpoczynek jakiś tam może być, delikatny tydzień, ale no na razie wszystko jest bardzo dobrze, czuję się bardzo dobrze, coraz mocniej mogę trenować, wchodzę na obroty. Wiadomo, po tych świętach troszeczkę ta zima troszeczkę przystopowała, no ale jest gaz, no to im więcej mogę, tym więcej robię. Wiadomo, kiedy coś tam się dzieje, to trzeba przystopować. Zawodnik też musi o tym wiedzieć, no ale szczerze mogę powiedzieć, że no trzeba zapierdalać. Rozumiem. W takim razie, jeżeli chodzi o kartę walk na tej gali KSW 47 tam w Atlas Arenie w Łodzi, jaki jest pojedynek, który oprócz twojego własnego jakby intryguje i pasjonuje cię najbardziej, na który czekasz oprócz swojego własnego? No co, wiadomo, tam gdzieś Damian się pokazuje, czyli też no, nasz olimpijczyk. No, Kołecki z Pudzianowskim, wiadomo. Ale tak jakoś generalnie jestem skupiony na swojej walce. To jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsza jest moja walka. Także na tym się najbardziej skupiam, prawda? Kogo typujesz w tej walce, Pudzianowski kontra Kołecki? Ja się nie bawię w typowanie. Lubię oglądać, jak się ludzie tam, jak walczą ze sobą po prostu i tyle, nie? Rozumiem. No. Czyli teraz powrót do Irlandii, ostatnie szlify i za 2 tygodnie widzimy się pewnie w Łodzi. Tak jest. Rozumiem. W takim razie chciałabym, żebyś szybko, krótko, zwięźle i na temat zaprosił wszystkich naszych widzów in the cage na oglądanie gali z twoim udziałem.
Zapraszam serdecznie wszystkich na KSW 47, który odbędzie się 23 marca. Zapraszam specjalnie na moją walkę również, jak najbardziej. Jasne, dołączam się do zaproszenia i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję.